Witam Was na kanale Teraz Yango. Dzisiaj najbardziej znienawidzona seria, czyli Fragmenci. To jest po prostu kurwa dramat. Zapraszam do recenzji. Żebyście sobie nie myśleli, że LEGO miało tylko wzloty, ale miały też bardzo mocne upadki. W tej recenzji chciałbym Wam pokazać zestaw, którym jest totalne gówno, za przeproszeniem. Wiem, że mnie różni ludzie oglądają, ale nie potrafię ukryć tej prawdy, jak bardzo kocham serię Castle. Tak, ten zestaw po prostu jest po prostu okropny. Zbruździł całą serię Castle, właściwie jej końcówkę, może przesadzam trochę, ale uważam, że seria Fright Night mimo wszystko nie jest dobrą serią. Pomimo niektórych fajnych zestawów chciałbym Wam pokazać, jak po prostu w łatwy sposób spierdolić to, co jest piękne. Po prostu nie chcę tutaj nawiązywać do niczego innego, tylko chciałbym Wam pokazać, co dostajemy za pieniądze, które po prostu wydaliśmy bezużytecznie. Mamy jakiegoś rycerza, który nie potrafi się określić, czy jest cen smoka, czy jest konnym. Mamy Dark Foresta jednego i tu uwaga, on jest najtańszym Dark Forestem, dlatego że właśnie w tym zestawie się pojawił. Jeżeli by go tutaj nie było, to uważam, że byłoby tak samo drogą figurką jak każdy inny z tej serii, ale że jest w tym zestawie, to jest on najtańszy, bo jest łatwiej dostępnym niż wszystkie inne Dark Foresty. Ten rycerz jest fajny, on mi się podoba. W tym sumie tak średnio. Łucznik też jest fajny. Szkielet, coś otwieranego, jakieś tutaj włazy, smok jakiś, który nie wiem. Został nam chyba z serii Dragon Masters, więc rzucimy go do Fright Knightów. I ten przedziwny pojazd z technikiem w środku. Coś okropnego. Patrzcie, co tutaj jest z boku. Widać, że tu już problemy same się nawarstwiały, dlatego że już te boki, góry i tak dalej, to już jest słaby bardzo ten zestaw. Wszędzie jest to samo, dlatego uważam, że nawet nie ma co tego pokazywać. Dla mnie po prostu seria jeszcze nie tyle, co zestawy z tym cięciem nietoperzem, co właśnie z tą wiedźmą są takie dramatyczne. Bo te jeszcze z tym nietoperzem są fajne, niektóre. Mogę nawet śmiało powiedzieć, że praktycznie wszystkie mam. To po prostu te z tą wiedźmą to jest jakieś naprawdę okropne nieporozumienie i zrobienie sobie z nas kolekcjonerów i tych posiadaczy LEGO po prostu jaja. Wielkie jaja sobie z nas zrobili. Tą serią, według mnie. Tutaj macie pokazanego konia ze skrzydłami, macie smoka z odwróconymi skrzydłami, jak chcecie. Jedynie co, no to fajne są tutaj te elementy, właśnie ten jeden Dark Forest, tutaj ta ściana się obraca, ja Wam pokażę to później, jak to wygląda. Dla mnie to nawet nie ma sensu pokazywać, jest wytłoczkowy zestaw w fajnym stanie, mimo to udało mi się go jakoś w dobrych pieniądzach kupić. Tutaj no nic, jakieś coś po angielsku napisane, nie warto się nad tym skupiać. 255 elementów w tym zestawie, rok 1997, czyli właśnie końcówka lat 90. Wejście do roku 2000 właśnie pokazuje to, jaki tutaj jest też. Nie mogę wytrzymać, jak i co tu jest na tym alternatywie. Mam nadzieję, że po prostu użytkownik Takarech sobie kiedyś to złoży. Czadku, mam nadzieję, że ty ułożysz te alternatywy. Zwłaszcza ten, po prostu. Tutaj jest baba pod wąsem i nie wiem, czy to jest czarownica, czy co to jest. Ja nie potrafię tego określić. Książę też jakiś jest. Facet, co macha skrzydłami od smoka. Baba ze smokiem i włócznią. Nie mogę się przestać śmiać, bo to jest takie aż dziwne. Tutaj ten alternatywny model, no sami widzicie, co to też jest. Nic ciekawego, ale to już... Dobra, pora omówić ten zestaw takim, jakim jest. Dobra, moi drodzy,
mamy złożony ten dramat, ten Witch Manor, i może zacznijmy od tego, co tutaj tak naprawdę jest takiego beznadziejnego. Ten jakby śmigłowiec tej czarownicy osadzony na takim jakby kole, no nie, dla mnie to w ogóle nie przemawia. Ta czarownica też nigdy do mnie nie przemawiała. Ona jest dla mnie taką, niby jest fajna, ale tak, ona uważam, że próbuje być fajna, bo ma niby fajny z tyłu płaszcz, ma niby czerwoną różdżkę, jest taką czarownicą typową, no ale po prostu uzbrojona w dwie miotły, szklaną kulę na początku pojazd, nie wiem, lepiej tego nie mówić nic na ten temat. Więc zaczynając jeszcze od tego, że ten zestaw jest obsadzony w takich grubych płytach, jak od tych basików czy kreatorów, po co to jest zrobione? Naprawdę to jest tak beznadziejne, że tutaj mamy takiego rycerza, który on w gruncie rzeczy jest fajny, ale po co mu ten smok właściwie? No tak mówię, że ten smok został nam z Dragon Master, z trochę tych smoków, wrzućmy im trochę tym Fright Knightom, żeby im było weselej. Bo ja to tak uważam, że to jest chyba tylko tak zrobione. On mi się w kadrze tutaj nie mieści, bo coś się stało niedobrego. No i zobaczcie, no i ten rycerz, on w sumie nie jest taki zły. Ma ten swój chromowany miecz, ładną tarczę, fajny pancerz, no i oczywiście charakterystyczna buźka dla nich. Oczywiście trochę kasków z Dragon Masters też nam zostało, no bo przecież wrzućmy im, no bo co będziemy sobie i możemy je wykorzystać, no nie? No to są, proszę. Następny rycerz jest już nieco fajniejszy, on mi się chyba najbardziej podoba. On ma taką fajną kolczugę i ta kolczuga jest fajna. Później ona była wykorzystana w takiej serii Football jako do bramkarzy. Fajna, bo była jeszcze niebieska, no jest właśnie ta szara stosowana do rycerzy. Fajne mają te tarcze, tylko tyle fajnego. No i tutaj mamy łucznika. Łucznik też bardzo mi się podoba. Taki zwykły, podstawowy łucznik. Oczywiście głowa też od Dragon Masters. Dużo elementów jest od Dragon Masters, więc po co było robić Fright Knightów? Można było kontynuować Dragon Masters. Ludzie ich nie lubią. Ja uważam, że jest całkiem fajny ten łucznik. I bo ma fajny tutaj tą koszulkę, oczywiście wąs. No, jest chyba jedną z lepszych figurek. No i uwaga, gość programu, czyli nasz Dark Forest. No i proszę bardzo. On jest, występuje w dwóch zestawach, dokładnie 60-79, czyli Dark Forest Fortress. No i ten Bandit Ambush, który jest najmniejszym zestawem z Dark Forest. No i gdyby nie ta, nie ten zestaw, czyli 60-87 Witch Manor, on faktycznie byłby drogi, a tak to jest po prostu tani. Zobaczcie na jego tors. Tors bardzo fajny, z tą klasyczną tutaj, nie wiem jak to się nazywa, kurczę, krawatka taka, czerwoną, pasek na, tutaj pasek, no on jest dla mnie fajną bardzo figurką, bardzo go lubię. Co do całej konstrukcji, zobaczcie sobie, ta konstrukcja jest tak beznadziejna, że nie mam po prostu słów, jakie to jest beznadziejne. To proste więzienie, nie wiem czy go tutaj widać, staram się przesunąć ale budynek, no super więzienie, na kratkę, to jest pomysłowe, no niesamowicie, dla mnie kompletnie idiotyczne, no okej, niech sobie tak będzie. Tutaj opuszczanie tego dziwnego mechanizmu, który kompletnie nie działa, on jest twardy, jakieś takie to, dla mnie jest to kompletnie bez sensu. Niby się ten Forest ma tam chować, ja go nie chciałem uszkadzać, bo wielokrotnie on, o, widzicie, bez sensu. Fajną rzeczą są te nietoperze, one mi się bardzo podobały, to jest jedna z fajniejszych rzeczy, które naprawdę są w tej serii. Tu tak samo, zamiast dać Tyla i 1:2 z oczkiem, żeby mózg go na środek wpiąć, to po prostu nie ma tego Tyla, bez sensu to jest. Tu jest z boku ta ścianka, co się niby ten kościotrup chowa i tak dalej. No, super. Podoba mi się to, nie ma co. Po prostu takie zwykłe nic w takim zestawie. No i tutaj jest całe to biuro naszej czarownicy. Oczywiście czary, jakieś eliksiry, druga kula, bo jedna kula to za mało w tym zestawie. Ten zestaw jest jak kula u nogi w ogóle tej serii. Uważam, że te z nietoperzami
z tym cięciem nietoperza są dużo lepsze, dużo ciekawsze. No ale cóż, mam ten zestaw. Te, co z takich wad, jeszcze bardzo dużo takich elementów dużych już widzę, że powprowadzali, czyli dużo tych skał. Bardzo dużo jest skał. Bezsensownie to jest, żadnego obudowania, mało klocków. Składa się to bardzo szybko. Bardzo to jest takie... Nie polecam ogólnie nikomu tego, tej serii. Nie polecam ogólnie tego zestawu. Dziękuję za obejrzenie tej recenzji. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca. Mi było ciężko w ogóle to złożyć, bo to takie dziadostwo jest. Zapraszam też do pozostałych moich recenzji. Tam znajdziecie dużo lepsze zestawy, dużo ciekawsze. Zapraszam również na moją wystawę 28 maja do Walcowni w Katowicach. Odbędzie się ona od godziny 11 do 18. Zapraszam również za tydzień. Do zobaczenia. Cześć!